Znamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych w regionie. Będzie dogrywka w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, gminie Ustka i samym Słupsku. Marsze Solidarności i wydarzenia integracyjne towarzyszyły tegorocznym obchodom Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Do tragicznego wypadku drogowego doszło koło Główczyc, jedna osoba nie żyje. Znamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Niemal wszystko jest jasne. Niemal, bo w kilku przypadkach w naszym regionie odbędzie się druga tura. Tak będzie między innymi w Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, gminie Ustka oraz w samym Słupsku. W mieście w drugiej turze zmierzą się obecna prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która uzyskała ponad 41% poparcia, oraz Paweł Szewczyk, który otrzymał ponad 20% głosów. Walka o drugie miejsce między trzema kandydatami była bardzo wyrównana. Różnice między Pawłem Szewczykiem, Adamem Trederem i Adamem Sędzińskim wynoszą dosłownie punkt procentowy. Znane są także składy rad gminnych, powiatowych oraz miast. W Słupsku najwięcej mandatów, bo 9, zdobyła Koalicja Obywatelska. Do rady z jej ramienia wejdą Beata Chrzanowska, Paweł Szewczyk, Bogusław Dobkowski, Tomasz Czubak, Wojciech Komenda, Renata Stec, Jan Lange, Anna Rożek oraz Mieczysław Jaroszewicz. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 6 radnych, będą to Adam Treder, Kacper Moroz, Tadeusz Bobrowski, Wojciech Lewenstam, Marzena Gmińska i Jacek Zabiegły. 6 radnych będzie reprezentowało także klub obecnej prezydent. Jako przedstawiciele klubu wyborców Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej mandat otrzymali Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Piotr Skowroński, Artur Wiszniewski, Małgorzata Lenart, Bożena Hołowienko oraz Jolanta Karska. 2 radnych udało się wprowadzić Komitetowi Słupsk Wspólnie. Będą to Beata Kątnik i Adam Sędziński. Natomiast w Ustce obecny burmistrz Jacek Maniszewski uzyskał 57,56% poparcia. Głosy na niego oddało 2805 mieszkańców. Ponad 700 głosów mniej miał jego rywal Piotr Wszółkowski. Zmienił się także skład Rady Miasta w Ustce. 8 radnych wprowadziła Koalicja Obywatelska, a Komitet Wyborczy Jacka Maniszewskiego 7 radnych. Pozostałe komitety, w tym Prawo i Sprawiedliwość, nie zdobyły żadnego mandatu. Drodzy mieszkańcy, bardzo dziękuję za kolejny kredyt zaufania, jakim mnie obdarzyliście. Na pewno nikogo nie zawiodę. Dziękuję za tak licznie oddane głosy. Moje podziękowania kieruję do mojego komitetu, do sztabu ludzi, którzy w tym komitecie pracowali. Dziękuję Wam za to, za tą pomoc, za te spędzone wiele godzin, za wspólne spacerowanie po mieście. Tak więc bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim osobom, które dostały się do Rady Miasta. Przed nami 5 lat na pewno niełatwej pracy, tak więc zaraz zakasamy rękawy i wszystkich zapraszam do pracy. W Radzie Powiatu najwięcej mandatów, bo 8 zdobył Komitet Porozumienie Samorządowe, 5 Koalicja Obywatelska, tyle samo Prawo i Sprawiedliwość, Nowy Samorząd uzyskał 2 mandaty, a jednego reprezentanta w Radzie Powiatu będzie miała Samorządność. Do Sejmiku Województwa radnych wprowadziły 3 kluby. Koalicja Obywatelska zdobyła 43,84% głosów, Prawo i Sprawiedliwość 25,7%, a Trzecia Droga 10,32%. Przez kilka dni słupszczanie obchodzili Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w mieście odbyło się kilka imprez. Finałem obchodów był 16. Niebieski Marsz Solidarności z osobami w spektrum autyzmu. Organizatorem wydarzenia było Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Zamek Skarbów w Słupsku. Uczestnicy marszu spotkali się pod siedzibą Słupskiego Ośrodka Kultury, czyli przy MCK-u, przy Alei 3 Maja i dalej w błękitnym korowodzie ruszyli ulicami Leszczyńskiego i Grunwaldzką w stronę Parku Wodnego Trzy Fale. Na miejscu podczas finału marszu czekało na nich wiele atrakcji. Mamy króliczka! Króliczko bliżej, bo jeszcze misiu musi przyjść. I mamy niedźwiadka. Brawo, całuski. Całuski dla nich. Brawo. Dzień wcześniej natomiast w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 32 Tęczowa Dolina po raz 7 zorganizowano międzyprzedszkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
przez wzgląd na niesprzyjające warunki atmosferyczne w nieco zmienionej formie, ponieważ przemarsz zaplanowany wcześniej ulicami miasta został odwołany. Event dotyczący Błękitnego Marszu rozpoczął się wewnętrznymi obchodami w przedszkolu. Były zabawy integracyjne, występy i pokazy artystyczne dla dzieci. Następnie delegacja starszaków udała się do szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 5 na zaplanowany finał wydarzenia. Na miejscu odbyło się spotkanie z władzami miasta oraz licznie przybyłymi gośćmi. Na koniec uczestnicy wydarzenia zrobili sobie wspólne zdjęcie. Marsze są zawsze świetną okazją do integracji środowiska lokalnego. Dzieci z przedszkoli, uczniów szkół oraz ich rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich, którym zagadnienie spektrum autyzmu jest bliskie. To doskonała okazja, by kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby. Autyści są wśród nas i zabarwiają świat na niebiesko. Ich wewnętrzny świat może pozostać niepoznany, ale trudności zewnętrzne, z jakimi się zmagają, są bardzo namacalne. Tragiczny wypadek koło Główczyc. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na drodze wojewódzkiej numer 213. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że kierowca Volkswagena nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem w związku ze znakiem stop i zderzył się z jadącą w stronę Słupska Skodą. 53-letni kierujący Volkswagenem pomimo reanimacji zmarł. Drugi uczestnik wypadku został przewieziony do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora gromadzą informacje, na podstawie których będą ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Doskonały mecz zagrali Icons i Czarni Słupsk w Lublinie. Na wyjeździe pokonali 86-77 polski cukier Start Lublin. Co ciekawe, najwięcej punktów dla słupszczan, bo aż 27 rzucił Mateusz Dzięba, jeszcze do niedawna związany z klubem z Lublina. Zdecydowanie lepiej spotkanie rozpoczęli Lublinianie, którzy po trójce Gabrycia mieli 6 punktów przewagi. W pewnym momencie słupszczanie zanotowali jednak rewelacyjną serię 0-16 i po akcji 2+1 Dzięby prowadzili już 10 punktami. W drugiej kwarcie sytuację starali się zmienić m.in. O'Reilly oraz Karolak, ale przyjezdni cały czas byli bardzo pewni siebie. Gabryć zaraz na początku trzeciej kwarty zbliżył gospodarzy na zaledwie punkt. Później świetny fragment zanotował jednak Gryciunas, a zespół trenera Mantasa Cesnowskisa cały czas utrzymywał się na prowadzeniu. Ekipa trenera Artura Gronka nie była już w stanie doprowadzić chociażby do remisu. Co prawda po rzutach wolnych O'Reilly'ego zbliżyła się jeszcze na 5 punktów, ale na więcej rywale już nie pozwolili. Ostatecznie Icons i Czerni Słupsk zwyciężyli 86-77. Podwójnie cieszy wygrana na wyjeździe znowu, tutaj gdzie spędziłem trochę lat. Jeszcze 3 kolejki, które musimy już wziąć i tylko to się liczy, bo wszyscy na to czekamy i będzie ogromnie trudno, ale musimy wygrać te 3 i widzieć, co się podzieje w tabeli. Ważne zwycięstwo słupskiego Gryfa. W sobotnie popołudnie na stadionie przy ulicy Zielonej podopieczni Krzysztofa Millera podejmowali Akademię Sportu Kolbudy. Słupszczanie byli faworytem tego spotkania. Od pierwszej minuty było widać różnicę klas obu drużyn. W 26 minucie spotkania okazją na pierwszego gola miał Dawid Więckowski. Trafił on do bramki, ale ręką. Za to przewinienie został ukarany żółtą kartką. Niedługo później, bo w 32 minucie gryfici wyszli na prowadzenie za sprawą samobójczego trafienia drużyny gości. Zawodnicy słupskiego zespołu nie spoczęli na laurach i jeszcze przed końcem pierwszej połowy, w 43 minucie meczu, podwyższyli wynik na 2-0 za sprawą Andrzeja Łyszyka. Do szatni Gryf schodził z dwubramkowym prowadzeniem. Na drugą połowę słupszczanie wyszli ze zdecydowanie większym luzem, co doprowadziło do paru groźnych ataków drużyny gości, z których nie udało im się zdobyć bramki kontaktowej. Po chwili rozluźnienia gryfici wrócili na właściwe tory, dzięki czemu w 71 minucie Wiktor Ciechański ustalił wynik spotkania na 3-0. Dzięki tej wygranej Gryf utrzymuje pozycję lidera z przewagą 2 punktów nad drugim Jaguarem Gdańsk i 6 punktów nad trzecim Bałtykiem Gdynia. Na kolejny mecz podopieczni Krzysztofa Millera pojadą do Stężycy, gdzie zmierzą się z rezerwami miejscowej Raduni.